Idzie to. Witam w drugim noworocznym materiale. Dzisiaj postanowiłem zrobić taki materiał o kolarskiej świętej liście, tak zwane zasady Veluminati. Można sobie to wygooglować, ale dam też link do opisu tego filmiku, co możecie sprawdzić. Tego tam jest 91 jakoś tych zasad. A dzisiaj chciałbym tutaj przedstawić, omówić moje absolutne top of the top. To są zasady takie, no są na pewno ludzie, którzy się do nich bardzo stosują. Pewnie większość to tak ze śmiechem do nich podchodzi, ale niektóre są naprawdę prawdziwe i mają sens, a inne to faktycznie, jak się je czyta, to naprawdę banan na gębie jest no, niesamowity. Dlatego dzisiaj tak trochę moich ulubionych takich, z którymi mogę się identyfikować, a z których mam totalny jakby polew. Także zapraszam do materiału. No, robię to w jednym ciągu, ten filmik, więc nie będzie tu żadnych jakichś cięć, chyba, ale postaram się właśnie w miarę to jakoś streścić. Jest tych, co Jose wybrał, niecałe 20. Niektóre tu będą tak trochę ze sobą połączone, inne trzeba będzie troszkę tutaj doczytać, opisać ten ich opis, ale generalnie no nie ma tego jakoś dużo, także nie przedłużając, zacznijmy. No i tak, zasada numer 4, zawsze chodzi o rower. Absolutnie bezdyskusyjnie i niezaprzeczalnie wszystko kręci się wokół roweru. Każdy, kto twierdzi inaczej, oczywiście jest idiotą. No tak, to prawda jest. O, tak, to jest prawda. Zasada numer 5. Nie wymiękaj, tylko zapierdalaj. Tyczy się to wyścigów, treningów. Tak, to warto sobie tę zasadę wziąć do serca, naprawdę. Zasada numer 9. Jeśli jeździsz w złych warunkach atmosferycznych, to znaczy, że jesteś dobry skurwiel. Kropka. Jazda w ładnej pogodzie jest luksusem zarezerwowanym na niedzielne popołudnia i szerokie bulwary. Ci, którzy jeżdżą w okropnej pogodzie, są członkami specjalnego bractwa kolarzy, którzy w poranek przejażdżki czy tam wyścigu podnoszą zasłony, by sprawdzić pogodę i widząc deszcz pozwalają kąśliwemu uśmiechowi rozciągnąć się na twarzy. To jest kolarz, który kocha tę robotę. No, także no wydaje mi się, że ludzie, co jeżdżą tylko i wyłącznie powyżej 15 stopni, jak świeci słońce, to tak trochę nie kochają tego kolarstwa tak na 100%. No myślę, że tak to jest. Zasada numer 12. Prawidłowa liczba posiadanych rowerów wynosi n plus 1. Podczas gdy minimalna liczba rowerów, jakie powinieneś posiadać, wynosi 3, prawidłowa liczba to n plus 1, gdzie n to jest liczba posiadanych obecnie rowerów. No ja aktualnie się tak składa, że spełnią ta zasada, ponieważ mam i szybszy rower do takich stricte treningów i połączeń międzymiastowych, czy to na odcinku 30 km, czy to na odcinku 700 km, jak i mam rower MTB na ciężki tutaj beskidzki teren. No i posiadam także składaka z błotniczkami i to jest najcięższy rower ze wszystkich moich. Bagażnik, no dojazd do roboty, do sklepu i takie tam. I teraz zasada 22. I czapki kolarskie powinny być noszone tylko podczas jazdy na rowerze. Czapki kolarskie mogą być noszone pod kaskiem, ale nigdy wtedy, kiedy nie jeździsz. Nieważne, że wydaje ci się, że tak jest fajnie. Inaczej będziesz wyglądał jak idiota i powinieneś zostać publicznie zgromiony albo pobity. Jedyny moment, w którym możesz nosić czapkę kolarską, to wtedy, kiedy jesteś bezpośrednio zaangażowany w czynności kolarskie. No i ja teraz aktualnie tworzę kolarski materiał, więc czuję się zobligowany
czuję jakby te przyzwolenie kolarskich zasad, że mogę ta czapka teraz ubrać. Na przykład jak pójdę do łazienki, no to już muszę ta czapka ściągnąć, nie? I kiedy masz na sobie strój kolarski, do tych czynności należą działania przed i zaraz po jeździe, takie jak drobne regulacje i pompowanie opon. Można do nich także zaliczyć obecność w kawiarni na kawkę. Oczywiście espresso. No, także zasada taka, no powiedzmy, że ma sens jakiś, nie? Zasada 25. Rower na dachu twojego auta powinien być cenniejszy niż samo auto. Albo przynajmniej odpowiednio droższy. Krótko mówiąc, jeśli mocujesz swojego Rometa na Rolls Royce, no to wiedz, że coś się dzieje, mistrzu. Także to jest bardzo śmieszna zasada. Generalnie ja na chwilę obecną nie posiadam samochodu, natomiast jak już nadejdzie ten moment, że będę go musiał kupić, no to tu będzie trzeba jednak pomyśleć i się naprawdę zastanowić. Dobrze, że tu pisze, że rower na dachu twojego auta powinien być cenniejszy, bo jakbyś przewoził rower w samochodzie, no to wtedy chyba już ta zasada nie obowiązuje. Jak myślicie? Good. Zasada 26. Niech twój rower będzie fotogeniczny. Kiedy fotografujesz rower, odpicuj go odpowiednio do zdjęcia. Niektóre parametry są stałe. Wentyle na godzinie 6. Korby nigdy w pozycji 90 albo 180. Reszta według uznania. Dobrą praktyką jest, aby łańcuch był na blacie, a w koszykach nie było bidonów. No powiem wam, czasami mi się tak zdarza, że lubię sobie zrobić fajne zdjęcie mojego fajnego roweru, nie wliczając składaka. Więc sądzę, że im rower jest mniej no, w jakieś pieroństwa no, ubrany, w cudzysłowie, czyli tam niepotrzebne wielkie torby albo pełno bidonów, no, jak tego jest mniej, to wtedy lepiej wygląda na zdjęciu. Tak mi się to wydawało, bo jak jest. Zawsze jak jest torba podsiodłowo, ta wielko co mam, wyprawowo, jak są te litrowe bidony i tak dalej, no to mimo wszystko na zdjęciu to trochę gorzej wygląda niż taki bardzo schludny rower, wręcz wyciągnięty z salonu, ale wiadomo, no, kto co lubi, nie? Dobra, i teraz takie trzy powiązane ze sobą zasady. Zasada 29, żadnych torebek podsiodłowych. Torebki podsiodłowe na rowerze szosowym są nieakceptowalne. Można z nich korzystać na góralu i to w ekstremalnych przypadkach. I zasada 30 i 31 też połączone to jest żadnych pompek montowanych na ramię, adentki, narzędzia noszone w kieszonkach koszulki. No, że to wszystko powinno być w koszulkach, w kieszonkach tej koszulki. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest zamocowanie markowej pompki Silka w tylnym trójkącie ramy ukośnie z główką pompki w stronę bla, tam takie bla bla bla, takie parametry podane, jak trzeba ta pompka umiejscowić. Pompka pod żadnym warunkiem nie może być firmy Zefal, a musi być produkowana przez firmę Silka. I powinna mieć dopasowaną głowicę campagnolo. Dopuszczalne zamocowanie mini pompki do ramy przy użyciu taśmy izolacyjnej. Kiedy nie masz naboi CO2, a twoje kieszonki są pełne zestawów naprawczych i żeli energetycznych. Aczkolwiek taki kolarz może zostać zatrzymany i poproszony o udowodnienie, że w jego kieszonkach nie ma miejsca na mini pompkę. To jest akurat. To ma sens, kiedy robisz jakieś treningi, powiedzmy do 10 km od twojego miejsca zamieszkania i ewentualnie, jak już nie masz kaj tych narzędzi upchać, no to wtedy stać cię na taksówkę, nie? No, tak by to mniej więcej wyglądało. Zasada numer 33. Ogól swoje szczelby. Nogi powinny być zawsze dokładnie ogolone, a jak nie możesz golić nóg, no to zacznij jeździć w grupie kolarzy, którzy, tak jak ty, boją się widoku żyletki, inaczej będziesz uważany za
hipisa, idiotę, będącego w drodze na masę krytyczną. Także jak już użyjesz prostej żyletki lub noża myśliwskiego, wykorzystaj balsam Baxter, aby nogi były gładkie. No, jeszcze nie ma na tym poziomie, żeby jeszcze maksymalnie wygładzać skóra nóg. Nie godzę, że nie, ale na razie nie jest to mój poziom. Może kiedyś rozpróbuję, ale nie wiem, kiedy to będzie. Ale wtedy wiem, że muszę kupić balsam Baxter obowiązkowo. Dobra, zasada 34. Pedały i buty do jazdy na rowerze górskim mają swoje miejsce w rowerze górskim. Proszę Państwa, ja bym raczej powiedział, że pedały i buty do jazdy na szosie mają tylko i wyłącznie miejsce w rowerze szosowym, bo ja mam i w MTB, i w szosie pedały MTB. Jedne buty mam MTB i uważam, że jest to bardzo sensowne rozwiązanie. Do amatorskiej jazdy, do amatorskich treningów, to już nie widzę sensu posiadania szosowych butów z szosowymi blokami, bo pamiętam taki przypadek, że musiałem przejść w szosowych butach odcinek około chyba 500 metrów i nogi już, stopy bolały, bo miałem jakoś tam awaria. No i to by było tyle na ten temat. Ale kto co lubi, nie? Jeździłem w szosowych, ale na dzień dzisiejszy już nie widzę powodu, żeby do nich wracać. Dobrze, zasada 40. Opony powinny być założone na obręcze tak, by etykieta producenta była centralnie nad wentylem. Profesjonalni mechanicy robią tak dlatego, ponieważ ułatwia to odnalezienie wentyla. Wy robicie tak dlatego, że robią tak profesjonalni mechanicy. Powiem wam, lubię, jak, znaczy inaczej, jak muszę zdjąć opona i założyć opona, przemienić opona, to przy zakładaniu lubię sobie dać napis centralnie pod wentyl, bo to tak nawet fajnie wygląda. Czemu nie? Natomiast odebrałem ostatnio rower MTB z serwisu, bo mi robili z systemu dętkowego na bezdętkowy. I tak w sumie dzisiaj, że dopiero zauważył, że jeden wentyl jest nad napisem na oponie, a drugi już nie ma. My. Także. Ale nie robię z tego powodu jakiegoś problemu. dobra. Ale kto co lubi, nie? I teraz. Zasada 52. Pij z umiarem. Co za ironia. Dopuszczalne są bidony o małej pojemności, maksymalnie 500 ml. Na maszynie nie powinny znajdować się nadmiernie wielkie zbiorniki. Można zamontować dwa koszyki, ale dopuszcza się korzystanie tylko z jednego bidonu w czasie poniżej 2 godzin jazdy. Taki pojedynczy bidon musi być umieszczony wyłącznie na dolnej rurze. Pamiętajcie o tym. Więc szkoda, że tu nie dopisali o jakie warunki pogodowe chodzi, bo jeden bidon jak najbardziej wystarczy w zimie na nie wiem, 3 godziny, 5 godzin, ale już w lato, jak jest 30 stopni, no to już i wyścig, no to niekoniecznie. Tutaj zasada 62. Nie będziesz jeździł ze słuchawkami w uszach. W kolarstwie chodzi o to, by wyjść na zewnątrz i dać pochłonąć się żywiołowi. Nie potrzebujesz słuchać Queen albo Slayera, aby tego doświadczyć. Powiem wam tak, jak się jeździ na godzinny trening, dwugodzinny trening, na ustawka, to ma to sens. Natomiast jak jedziesz już 20 godzin, 30, 50 na ultra, no to prędzej czy później ta cisza cię wykończy. I dobrze se czegokolwiek chociaż posłuchać. Tym bardziej jak jedziesz sam, nie? Zasada 64. Pewność w zakrętach wzrasta z czasem i doświadczeniem. Zasada działa dopóki nagle i boleśnie nie przestanie. 100% prawdy. 65. Zasada. Dbaj i szanuj o swoją maszynę. Rowery mają być
Zgodnie z zasadą bezdźwięczności, podgląd, który zakłada, że rower musi pogląd, że rower musi cicho chodzić i muszą być starannie utrzymane. Trzeba o nie dbać, a kiedy opieramy o ścianę, trzeba to robić ostrożnie. Żadnego piszczenia, skrzypienia i tarcia łańcucha. Tylko kojący szum opon na asfalcie i rytm oddechu mają być słyszalne podczas jazdy. Pamiętajcie o tym. Rower to jest życie i mają dobrze wyglądać. I dbać o nie, i serwisować. Codziennie. Co 6 godzin. Nawet jak nie jeździsz, to przetrzyj skórzu. Dobra, zasada 83, przedostatnio. Bądź samowystarczalny. Dopóki nie będziesz miał wsparcia samochodu technicznego, dopóty będziesz własnoręcznie naprawiał kapcie. Będziesz to robił właściwie, wykorzystując swoje umiejętności, używając swoich narzędzi i bez marudzenia, że twoje drogie opony są dla twoich wątłych kciuków zbyt ciężkie w założeniu na twoje drogie obręcze. Z tym się 100% zgadzam. Każdy, kto już jest trochę zafascynowany jazdą na rowerze, robi ponadprzeciętne przebiegi, kilka tysięcy rocznie, lubi rowery, to powinien przynajmniej te podstawowe rzeczy umieć zrobić w tym rowerze, czyli wymienić opona, podregulować przerzutka, czy tam wyregulować hamulec. No niestety spotkałem się z przypadkami osób, które no niestety dużo więcej ode mnie być może trenują, dużo droższe mają sprzęty, a niestety no niosą do serwisu, bo nie umieją selinki przerzutki naciągnąć na przykład, żeby poprawić pracę przerzutki. To już podchodzi pod pewnego rodzaju, no nie wiem jak to nazwać, to jest przerażające, ale no cóż. Dzięki takim osobom serwisy mają co robić, nie? No i ostatnio, taka zasada, co w zasadzie mam z niej dość bardzo kontrowersyjne, no, w sensie jest bardzo kontrowersyjna ta zasada. Nigdy nie zrzucaj z blatu zasada numer 90. Kiedy robi się stromo, ciśnij mocniej. Pytany w tej sprawie apostoł Johann Musłew odpowiedział prosto: zaprawdę, dlaczego miałbyś zwalniać? Oczywiście dopuszczalne jest chwilowe zrzucenie na mniejszą koronkę z przodu, gdy podjeżdżasz 20% nachylenie Kapelmur. No, w kwestii nigdy nie zrzucaj blatu, czyli po prostu tak długo jadymy, aż możemy trzymać stało wygodno kadencja, czyli przód powiedzmy 50 i tył 28 czy tam 32. To już jest takie przełożenie, które pozwoli nam jeszcze podjeżdżać na jakichś tam pagórkach, na jakichś podjazdach przypuszczalnie do 10%. Ja tak szczelą, bo po prostu nigdy nie jeżdżę na takich przełożeniach. Do mnie to jest trochę takie patologiczne, takie. Do dzisiaj, tak jak już jeżdżę na szosie chyba 8 rok, nie umiem znaleźć sensu jazdy na takim oto skoszonym łańcuchu, tak? Czyli dużo zębata z przodu, dużo z tyłu, albo mało zębata z przodu, mało z tyłu. Ale tu bardziej właśnie chodzi o ta duża zębata z przodu, mając na uwadze 90 to zasada. Przerzutka tego nie lubi, łańcuch tego nie lubi, i hak przerzutki tego nie lubi. I ja już w przeszłości serwisował rowery, które miały wygięty hak przerzutki, wózek coś tam, nie teges. I ktoś z pytaniem, czemu to tak źle działo, czemu ten napęd tak źle działo. No bo kurde, jak się jeździ na tak bardzo skrajnym przełożeniu, no to takie są potem tego skutki, nie? Jak się już długo czasu tak niszczy ten to tą przerzutkę na przykład, nie? Lepiej sobie wrzucić tam mało zębata z przodu i powiedzmy gdzieś tam 8 z tyłu. Łańcuch będzie w linii prostej, napęd będzie ciszej działał, no i będzie napęd, no, dłużej po prostu bezawaryjnie nam działał. To jako jest moja akurat zasada, mając już
kilkadziesiąt tysięcy kilometrów przejechanych. Naprawdę, ten napęd działał głośniej, jak się ma taki skos łańcucha. To tak to jest. Dobra, to tyle z mojej strony. Pewnie z 20 minut tutaj zeszło. Jakbym miał wszystkie punkty obgadywać, to by mi chyba brakło tej wody tu, a tutaj jednak zasada pi z umiarem 52, no trzeba mieć jakby cały czas tutaj z tyłu głowy. Także napiszcie tam w komentarzu może, jak wy odnosicie się do tych zasad, kiedy stosujecie, ile procent z tych zasad stosujecie może w codziennym kolarskim życiu, do których pochodzicie z taką beką, z takim uśmiechem na twarzy, że to jest normalnie śmieszne i tak dalej. No i co? Dzięki za wysłuchanie tego spontanicznego materiału. No i tam do zobaczenia, do usłyszenia w następnym, nie? Kurde. Zgrzeszyłem. Ta 52. zasada to jednak